Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Proponujemy modyfikację artykułu 9a, co z pewnością da oddech dla przedsiębiorstw energochłonnych, aby mogły one z powodzeniem konkurować na rynkach Unii Europejskiej. Ratujemy mniejszym kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy i byt poważnych podmiotów gospodarczych. Panie pośle bądź panie ministrze, w jakim procencie proponowane rozwiązanie zbliża nas do analogicznych rozwiązań stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie takie przedsiębiorstwa są ulokowane? Czy to, co zapisano w artykule 9a, wydaje się być rozwiązaniem docelowym i czy polskie energochłonne firmy będą mogły konkurować z analogicznymi energochłonnymi firmami z Unii Europejskiej na tych samych warunkach? Dziękuję bardzo.